Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej w Biurze Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławku. Są ze mną pan senator Józef Łyczak, pan dr Marek Szymaniak z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, pan Wojciech Jaranowski, przewodniczący Oświatowej Solidarności, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pan Jerzy Gadzinowski, bratanek Jerzego Gadzinowskiego Szarego z Kujaw. Chcieliśmy Państwa poinformować z ogromną przyjemnością, satysfakcją, że dziś zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Licheniu. O przybliżenie tej inicjatywy poproszę pana Wojciecha Jaranowskiego. Szanowni Państwo, pomysł budowy takiego pomnika zrodził się w gronie rodzin Jerzego Gadzinowskiego, pseudonim Szarego z Kujaw, i jest akceptacja Jego Ekscelencji księdza biskupa Wiesława Lejzego Meringa, aby właśnie w Licheniu, w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, taki pomnik powstał, bo tam właśnie rodziny Jerzego Gadzinowskiego chciały, żeby taki pomnik powstał. Oczywiście jest to duże przedsięwzięcie, więc tutaj rodziny Jerzego Gadzinowskiego, Szarego z Kujaw, szukały sojuszników. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na terenie klasztoru we Wrocławku 2 lata temu właśnie Solidarność Oświatowa włączyła się w chęć zorganizowania takiego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu. I takim uwieńczeniem tych działań było spotkanie 14 stycznia z kustoszem sanktuarium w Licheniu, księdzem Wiktorem Gumiennym, gdzie obecni tam przedstawiciele parlamentu, kuratorium oświaty, Solidarności Oświatowej, przedstawiciele Jego Ekscelencji księdza biskupa, można powiedzieć, podjęli inicjatywę powołania tego komitetu. Dzisiaj ten komitet się ukonstytuował i ja pozwolę sobie Państwu tutaj odczytać skład tego komitetu. Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu została pani poseł dr Joanna Borowiak. Zastępcą przewodniczącego komitetu moja skromna osoba. Sekretarzem został Stanisław Barkowski, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej Solidarności Oświatowej we Wrocławku, przewodniczący Rady Gminy Topólka. W naszym gronie tego komitetu społecznego jest poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, jest pan senator Józef Łyczak, jest właśnie też pan Marek Szymaniak z IPN-u, z punktu oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa. Jest ksiądz dr Andrzej Tomalak, duszpasterz nauczycieli i wychowawców diecezji wrocławskiej i sekretarz Jego Ekscelencji księdza biskupa ordynariusza. Jest też oczywiście kustosz sanktuarium w Licheniu ksiądz Wiktor Gumienny. Jest Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty i również druga pani wicekurator, pani Maria Mazurkiewicz z Torunia. Jest Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, a wkrótce już szef delegatury Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławku. Jest pan Jerzy Gadzinowski, bratanek Jerzego Gadzinowskiego, Szarego z Kujaw. Tadeusz Słodkiewicz, przewodniczący Towarzystwa Samorządowego Ziemi Sąpoleńskiej. Piotr Górecki, prezes Towarzystwa Samorządowego Ziemi Przedeckiej. I członkowie Prezydium Solidarności Oświatowej we Wrocławku, pan Tomasz Szymański, Aldona Komorowska i Krzysztof Żywica. Na dzisiejszym posiedzeniu ustaliliśmy harmonogram działań. Chcemy, ażeby patronat nad naszą inicjatywą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i chcemy też rozpisać konkurs na pomnik, który regularnie będzie wystosowany do artystów plastyków. Oczywiście też będziemy szukać sponsorów w
budowy tego pomnika. Bardzo dziękuję i poproszę o głos pana doktora Marka Szymaniaka, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Dziękuję pani poseł. Szanowni Państwo, o celowości upamiętniania żołnierzy wyklętych, jak sądzę, nie muszę przekonywać. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby w naszej przestrzeni publicznej funkcjonowały symbole niepodległości. Takim symbolem niepodległości naszego państwa jest pomnik żołnierzy wyklętych, który ma zostać usytuowany w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Ta inicjatywa ma charakter lokalny, wrocławski, ale jej zasięg jest jak najbardziej ogólnopolski, to znaczy my odwołujemy się do bohaterstwa, do męstwa, do odwagi tych osób, które w latach 40. podjęły niezwykle ciężką walkę, walkę nierówną z komunistami o niepodległy byt Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy te osoby przywołać dzisiaj do społecznej pamięci, chcemy oddać im cześć, chcemy ich honorować, chcemy, żeby były częścią naszej przestrzeni publicznej, w tym również w tak ważnym dla serc milionów Polaków miejscu jak Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Tam Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych usytuuje, mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości piękny pomnik, którym oddamy cześć i hołd najodważniejszym bohaterom naszej wolności, żołnierzom wyklętym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos poproszę pana senatora Józefa Łuczaka. Panie poseł, szanowni państwo, ja bardzo cieszę się z tego, że powstał, albo że wreszcie powstał Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Pomnik będzie zlokalizowany, tak jak to już było powiedziane, w miejscu szczególnym w Licheniu. Będzie miał nieprzypadkowo wymiar ogólnopolski i stąd myślę, że większe zadanie dla nas parlamentarzystów, dla pani poseł, dla mnie. Mam na myśli kontakt z Warszawą, bo jeżeli mówimy mówimy albo myślimy o problemach, to problemy dotkną sfery finansowej, prawda? Bo tu niestety środki trzeba będzie gromadzić zewsząd i wierzę głęboko w to, że ten wymiar ogólnopolski, miejsce szczególne Licheń, pomoże nam również w Warszawie. Myślę, że ministerstwa, pan prezydent może być może spojrzą na tę inicjatywę przychylnym okiem i wspomogą tak żeby udało się ten pomnik sfinalizować. Bardzo dziękuję i o głos jeszcze poproszę przedstawiciela rodziny żołnierzy wyklętych, pana Jerzego Gadzinowskiego, bratanka Szarego z Kujaw. Witam państwa serdecznie. Zrodził się pomysł około 3 lat temu, żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych w Licheniu właśnie. Drodzy państwo, Licheń jest miejscem, jest sanktuarium maryjnym, które jest znane praktycznie na całym świecie. Ludzie, którzy przybywają nie tylko z Polski, ale przybywają z różnych zakątków świata, nie tylko Polacy zresztą, inne narody również, będą miały okazję poznać polską historię. Polska historia po II wojnie światowej i w czasie II wojny światowej jest ewenementem praktycznie w Europie, ponieważ nie tylko walczyliśmy z niemieckim nazizmem, ale walczyliśmy również z komunizmem i to nie tylko sowieckim, ale i polskim. Także upamiętnienie tych właśnie bohaterskich żołnierzy jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ nie powinniśmy się wstydzić naszej historii. Tylko nasza historia powinna być propagowana na całym świecie, żeby wszyscy wiedzieli, że takie były takie oddziały, byli tacy ludzie, którzy po prostu powiedzieli nie. To byli rycerze wolności. Ten pomnik został po prostu... Moi koledzy chcieli mi zrobić niespodziankę praktycznie. Pojechali do Lichenia i ponieważ nigdzie w okolicy nie było jeszcze żadnej ani tablicy, niczego, co by upamiętniało tamte czasy, no i poprosili właśnie kustosza, który dał nam świetne miejsce, to jest główna aleja w Licheniu i będzie ten pomnik się bardzo dobrze prezentował. Chcemy po prostu, nasz komitet założycielski chce stworzyć swego rodzaju cegiełki, które będą kupowali ludzie.
I chcemy, żeby te cegiełki były jak gdyby certyfikatem patriotyzmu, który można będzie nawet po wielu latach pokazać potomnym, że ta rodzina uczestniczyła w budowie pomnika w Lichenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo pytanie do Pani Poseł. Czy wyznaczyliście sobie Państwo jakiś termin, jeśli chodzi o odsłonięcie pomnika? Nie, nie wyznaczyliśmy terminu. Rozpoczynamy pracę. Chcemy, żeby działania były jak najbardziej zintensyfikowane. I mamy nadzieję, że po prostu uda nam się uczynić to jak najwcześniej, ale nie wyznaczamy żadnej daty granicznej. Chcemy, żeby to się odbyło, chcielibyśmy, aby udało nam się to zrobić jak najszybciej. Pytanie do Pana doktora, jeżeli mogę. Ile osób brało udział w podziemiu niepodległościowym na Kujawach po 1944 roku? Jest kilkanaście tysięcy osób, które było zaangażowanych w podziemie nie tylko z bronią w ręku, ale również mówię tutaj o tym bardzo ważnym zapleczu społecznym, bez którego taka działalność nie mogłaby być prowadzona. W skali kraju mówimy nawet o 250 tysiącach, więc widzimy, że to zjawisko należałoby nawet próbować definiować jako powstanie antykomunistyczne i tym ważną częścią tego powstania przeciwko niewoleniu narodu polskiemu mieliśmy do czynienia z tą ważną częścią tutaj na miejscu lokalnie. Kujawy były bardzo ważnym ośrodkiem, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o tereny wokół Włocławka. A możemy sprecyzować, nie wiem, przekrój społeczny tych osób? Kim oni byli? Wywodzili się z różnych środowisk. To byli ludzie, którzy posiadali własne ziemie, byli robotnikami, prawda? Łączyło ich jedno. To nie mamy tutaj do czynienia z wybranymi grupami społecznymi, które angażowały się konkretno na przykład w działalność niepodległościową, ale łączyła tych ludzi idea walki o niepodległość i można powiedzieć, że reprezentowali wszystkie grupy społeczne, które walczyły o niepodległość naszego kraju. Dziękuję. Proszę powiedzieć, dlaczego Lichen, a nie Włocławek? Analizując obszar działania grupy zarówno Szarego, jak i Wielkiego Rysia, stanie jest takie, że były to powiaty skupione wokół Włocławka, co prawda również Wielkopolska, ale z większym akcentem na ziemie kujawskie, te typowo włocławskie. Natomiast pomnik ma stanąć w Licheniu. Czy ma to może jakiś związek z nieudaną inicjatywą sprzed roku czy dwóch lat, kiedy starano się o to, aby rondo przy sądzie w tym obszarze, gdzie najprawdopodobniej zostało zatrzymane Ryś, że to rondo miało nosić imię żołnierzy wyklętych. Inicjatywa przegrała z nazwą dla ronda tajnej organizacji nauczycielskiej. Jako jeden z motywów wycofania się inicjatorów podawano nie do końca jasno, nie do końca precyzyjnie wyświetloną rolę oddziałów Szarego i Rysia w tamtych czasach. Proszę powiedzieć, czy ta przyczyna powoduje, że Państwo nie porywali się na Włocławek, czy też jakieś inne względy, że właśnie Licheń, a nie Włocławek? Nie, absolutnie, jeśli mogę jako pierwsza odpowiedzieć się Licheń, dlatego że jak już padło dzisiaj Panu Kowni, jest to szczególne miejsce w Polsce, sanktuarium maryjne. Tam jest przygotowane miejsce w głównej alei, piękny postument i tam ten pomnik ma być posadowiony. Ma to być pomnik nie tylko żołnierzy wyklętych z Kujaw. Ma to być po prostu pomnik pamięci żołnierzy wyklętych. Lichen jest miejscem, które skupia mieszkańców całego kraju, a nawet wiemy doskonale, że również pielgrzymują tam osoby spoza Polski. I właśnie chodzi nam o to. Chodzi nam o to, żeby nadać temu jak najbardziej szeroki wymiar. Oczywiście myślimy tutaj o żołnierzach wyklętych z Kujaw, z terenu naszej ziemi. Natomiast to miejsce jest szczególne i myślę sobie, że byłoby czymś wysoce niewłaściwym, zaniedbaniem wręcz, nie skorzystać właśnie z tej możliwości. Ja dodam jeszcze, że my nadal czynimy starania, żeby jeszcze we Włocławku upamiętnić żołnierzy wyklętych. Mamy już tablicę. Przypomnę, że właśnie z inicjatywy Solidarności Oświatowej jest ta tablica, obelisk
na terenie klasztoru ojców franciszkanów, gdzie co roku 1 marca jest uroczysta msza i w tym roku również zapraszamy Państwa na 1 marca na godzinę 18, gdzie potem będziemy można złożyć wiązanki kwiatów, ale też myślimy o jeszcze innych inicjatywach. Jeśli nie nazwa ulicy czy ronda, to mamy pomysł, żeby na przykład pod sądem okręgowym we Włocławku czy rejonowym postawić na przykład krzyż, ale to są inicjatywy, które no, zamierzamy dopiero złożyć do... Nie są jeszcze sprecyzowane. Do Pana Prezydenta, także nie ustajemy w staraniach, żeby we Włocławku jeszcze bardziej uczcić żołnierzy wyklętych. Jeśli mogę, to skorzystam z zaproszenia z tego wątku, o którym wspomniał Pan Przewodniczący, Pan Radny Jaranowski. Zaprosił Państwa, my także zapraszamy na obchody 1 marca na godzinę 18 do klasztoru ojców franciszkanów. Będzie również przemarsz z podpomnika żołnierzy Armii Krajowej, gdzie spotkamy się o godzinie 17, o 18 msza w klasztorze, a po niej złożenie kwiatów właśnie pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy wyklętych na terenie klasztoru ojców franciszkanów. Natomiast dalsze obchody w tym roku będą bogate. 3 marca będzie gościł we Włocławku kajetan Rajski, bardzo dobrze już Państwu znany. O godzinie 13 najprawdopodobniej będzie miał spotkanie z młodzieżą. O godzinie 18 spotkanie otwarte dla wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć w prelekcji dotyczącej właśnie żołnierzy wyklętych. A 4 marca w Muzeum Diecezjalnym już dziś zapraszamy na piękny montaż słowno-muzyczny poprzedzony prelekcją Pana Jerzego Gadzinowskiego, bratanka Szarego z Kujaw. Myślę, że te obchody będą dla każdego z mieszkańców Włocławka i okolic dobrym momentem, żeby chwilkę się wyciszyć, zastanowić, a przede wszystkim oddać cześć żołnierzom wyklętym.